Dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy filmik od budzącej się pięknej kanny Kleopatry. Ozdobna z liści, pięknie wyrosła, rozrosła się. No i ma coraz więcej pączków kwiatowych, więc będzie cieszyła. Podlewana nawozem, lubi nawóz i dużo wody. Kanny to chlejusy. Oczywiście pełne słoneczko, ale dają sobie też radę. Tutaj przy garażu słońce mają gdzieś do godziny 13. No i też rosną duże, ale mają wilgotno podlewane. Tutaj mamy pink. Też ładnie zdobi. Zasłania mi tutaj gołą ziemię. Obok lepiężnik, który lubi wilgotno i mokro. I zacienione miejsce. Ślimaki oczywiście żerują. Codziennie chodzę i zbieram. On jest wariegata, ale o tej porze jeszcze jak przymarz całkowicie odbijał od zera, to ma tej wariegacji bardzo, bardzo mało. Wysiałam niskie słoneczniki mieszankę, zobaczcie, z 2,5 metra. I taka moja radość będzie oglądanie, obserwowania, jaki mają kolor. Nie lubię tak kupywać takich niespodzianek. Miały mieć metr wysokości. Mają pełne słońce, powinny być niskie, a wyrosły i chcą dogonić basio. Tam jest bananowiec zimujący w gruncie. Co roku wynoszę do ogrodu kloniki pokojowe, domowe. Zobaczcie. To była kruszynka. One uwielbiają być na dworze w sezonie. Oczywiście też chlejusy. Nie wiem, ja mam takie rośliny, które bardzo dużo lubią pić, tak jak brukmansje, czy tam kloniki podlewane są dwa, nawet trzy razy dziennie. No, klonik będzie musiał być cięty, bo szeroki jest, zobaczcie jak się rozszedł. Także będzie obcinany, bo mi się do pokoju nie zmieści, on zimuje w ciepłym pokoju, w jasnym pomieszczeniu, ale kloniki można wyciągać na ogród dwukrotnie lub nawet trzykrotnie zwiększą swoją objętość. To jest żółty, uzyskany z nasionka. Widzę, już zaczynają robale latać. Także kloniki na ogród. Tu przy garażu mam drugi klonik, wariegata. Też już zaczyna kwitnąć. Bardzo słabo odbijał, ale u mnie, kochani, no dzisiaj miałam 16 stopni, ale ogólnie mam po 8. Przedwczoraj miałam 6 stopni w nocy i takie mamy lato. No wiadomo, rośliny spowalniają tempo. Dobrze, że chociaż w ciągu dnia temperatury powyżej 25. Rozwar przycięty i teraz będziemy czekać, aż tu między partiami wypuści nam kwiaty. Tu już jeden się nam pośpieszył. Nie chcę, żeby wydawał nasiona, a po drugie jeszcze zdążę. Te kolejne kwiaty, które będą kwitły, wydadzą nam nasiona. Zaczyna kwitnąć śniedek arabski. Jest to roślina cebulowa, nie zimująca w gruncie, trzeba ją wykopać. Inne śniedki zimują w gruncie. U mnie kilka odmian. Ten pomarańczowy, co kupicie w sklepie, też nie zimuje, trzeba go zanieść do domu. A ten zimuje jako cebula. Ten jeden się nam pośpieszył, a reszta dopiero produkuje pączki kwiatowe. Tutaj widać nawet. Idą kolejne. Pełne słońce. No i pamiętajcie, rośliny niby cebulowe, ale również trzeba je podlewać. Tu zaczyna kwitnąć szałwia. Szałwia olbrzymia, ale u mnie ma metr, nawet nie metr wysokości. Ja pokazuję ją, mam ją od Helenki, pozdrawiam. I powiem wam, w tamtym roku nie udało mi się, żeby uzyskała nasiona, więc zimowała w ogrodzie zimowym, udało się. No i zaczyna mi teraz kwitnąć. Teraz powinna zdążyć wydać nam nasionka i będziemy siać. Nie jest wysoka, ale jest za to gęsta. I będzie miała bardzo dużo kwiatów. Pełne słoneczko tutaj ma, lekko nad głową ma daszek, więc muszę ją podlewać z konewki.
Tu ładnie rozwinęła nam się lobelia, która zimuje w gruncie, bardzo ładnie się wysiewa, kolor biały. Jest posadzona koło różyczki, również pełne słoneczko. Ma bardzo drobne nasiona, które wysiewamy bezpośrednio do gruntu. Tutaj lobelia, lekko fioletowa, delikatny fiolecik. No i tutaj kolejna mieszanka. No i zaczynają pomału rozwijać nam się wrzosy. Pamiętajcie, by wrzosy przycinać, jak już miną przymrozki. Skracamy je o przekwitnięte kwiaty. Wtedy nam się zagęszczają i nie robią nam się takie dzikie, nie wykładają się i nie straszą. Także wrzosy przycięte były zaraz po przymrozkach, po zimnej zosi. No i teraz pięknie poodbijały i będą kwitły. Oczywiście wrzos lubi pełne słońce, ale radzi sobie również zacienione delikatnie przez drzewa. Tu kolejne moje słoneczniki, zobaczcie, jest i brązowy, jest i żółty, ale jak mówiłam, miały być niskie, a ja muszę podnosić wysoko głowę, żeby zobaczyć ich kwiaty. Oczywiście owady mają pożywkę, a później nasiona będą wyjadały ptaszki. Taki bardziej kącik zacieniony, tu jest żółwik ukośny, za nim iglak, po którym wspina się ziemniaczka, aż zobaczcie na wierzbę. Ona ma bardzo drobne, żółte kwiatki. Bardzo szybko można zasłonić się od sąsiada, rzucając pędy na płot. A żółwik ukośny coraz piękniej się prezentuje. Tutaj wysiał mi się berberys, który będę musiała usunąć. Już tutaj chyba drugi albo trzeci rok rośnie. Teraz wszędzie usuwam sieweczki, bo nie mam co robić z berberysem. Później kwitną, bo były później przycinane, ale nadal cieszą floksy. To są bardzo wdzięczne rośliny. Tutaj za nimi jest jeszcze niezbyt rozwinięta fuksja zimująca. Zaraz podejdziemy do tej, co ma więcej słoneczka. No i niedługo rozwiną nam się rozchodniki okazałe. Tu rozwinął nam się kolejny dzwonkowiec, tylko jak mówiłam, zobaczcie, ma bardzo drobne kwiatki w porównaniu do tego pierwszego, który Wam pokazywałam. Jest to, o, pszczoła była. Nie chciałam, żeby mnie dziabła, bo szkoda mojego palca i pszczółki. On się bardzo fajnie wspina. Zobaczcie, zajął mi tutaj róże, jak i floksy. On zimuje jako kłącze pod ziemią, więc fajnie można go przesadzić w inne miejsce. No i na koniec moja fuksja zimująca. Bardzo ładnie obsypała się kwiatami, będzie cieszyła aż do przymrozku, więc warto posadzić ją jako solidar. Może rosnąć w pełnym słońcu, ale potrzebuje podlewania. No i na zimę delikatny kopczyk. Eukomisy pomalutku przekwitają, ale cieszą oko w tym roku. Jak już wcześniej wspominałam, każdą cebulę posadziłam osobno i każda jedna kwitnie. Nie będę już sadziła 3-4 cebule, jak są złączone, będę je rozdzielała, nie będę sadziła razem. No i oczywiście pełne słońce. A teraz Was zapraszam na spacerek krótki po lesie. A tutaj, kochani, piękne wrzosowisko. Idę na spacerek zobaczyć, czy wyrosły kurki. Czyli spacer po lesie, relaksik. Spacer po lesie to nie tylko zbieranie grzybów, ale również relaks. Są kureczki. Jednak deszczyk pomógł. Dobra, ja zabieram się za zbieranie. Pochodzę sobie troszeczkę i później na koniec Wam pokażę, ile nazbierałam. Kureczki się pochowały. Dużo ludzi tutaj chodzi, ale zobaczcie, jakie fajne kureczki chowają się pod mchem. Olbrzymy. Będziemy czyścić. Taki fajny, pusty placyk. Szukamy jeszcze. O, tutaj mamy kureczkę schowaną. I tutaj schowana.
i jeszcze tam. No i ja zmykam do domu. Ale udało mi się nazbierać. Zobaczcie. A ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru i dziękuję za filmik. Pozdrawiam.